Co to za odcinek, który już po prostu zapomniałem, przepraszam, ale dzisiaj już nagrywam. No, tak wyskleło mi się po prostu z tym nagrywaniem, po prostu niestety jak z czasu nie było. No dobra, także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie po dziadku. No. To co dzisiaj robimy? No, to dzisiaj sobie pojedziemy naszą 4512 ten nawóz na łąki. Dzisiaj będzie trzeba. I następny odcinek będzie akcja kukurydza. Zobaczymy, przetestujemy naszą beczkę. Dużo jeszcze? No to. Tutaj to nie wiem. Chyba sobie pojedziemy na te nasze. I tutaj to może później. I tutaj też, tylko najpierw sobie pojedziemy tam dalej. Szkoda, że ten wskaźnik się nie podniósł. Ale ta beczka mi tak się spodobała. Była po prostu tak trochę nowoczesna, to sobie ją wziąłem. Może tutaj bym sobie kupił łąkę. Też ładnie. No, jakoś tutaj sobie ten radzi. Ale nie wiem, czy nie będę zaczynać z torem wyjeżdżać, bo tu widzę, że tak średnio bym powiedział. Tutaj też by fajna łąka była, trzeba by kiedy tu zobaczyć, czy na sprzedaż. Bo trzeba zaczynać też coś kupywać, nowe pola. Dopóki jeszcze nie ma tego. A nie, jeszcze trzeba będzie podrywki robić. Że specjalnego pługa nie mam. To będę gruberem podrywki robił. A nie, grubera nie mam. Kurde. Będę musiał sobie grubera kupić, bo potrzebuję na podrywki. Jak ktoś wie, o co chodzi z tymi podorywkami, znaczy, jeśli ktoś wie, o co chodzi, znaczy po prostu, czy ktoś wie, co to są podorywki, to może oczywiście napisać w komentarzu, bo ja wiem, ostatnio, żem zaczął
Na praktykach mnie wysłali. Na praktyki mnie wysłali, znaczy te. Na kursy mnie wysłali. Szkoła mnie wysłała i tam się uczę. Miałem wczoraj o tym. Temat taki już doszedł. Żeśmy tam się uczyli o tych specjalizacjach, tych maszyn różnych. Ale w końcu trzeba Grubera raczej kupić też na podorywki. Bo Gruberem też można podobno. Tak chyba słyszałem. Dobrze już nie pamiętam. Ale kupimy sobie Unia. Unię sobie kupimy. Taką porządną jaką. No. Ale to na razie. Może od sąsiada pożyczymy, tam ma od kuchna. Będziemy orać te nawożone już pola. Jesteśmy na żółwie. No. Akcja Szambo będzie dzisiaj dobrze. Szkoda, że jak kurde te zrobienie placu, że po prostu jak się zrobi plac, to że kurde nie ma tego zakopywania się jak było. Tylko po prostu lepszy teren równy. No tak to bez sensu. Weź idź stąd! Nie teraz! Kur... Nie no... Nie! Ja nie mogę! Co? Co? A co ja mam z tym wspólnego tam? Głupek... Co za głupek... TikToker się znalazł... Fu! Ja nawet nie wiem, o co chodziło. Taki głupi braciszek TikToki nagrywa. Jak już to se może kurde nagrać. Palca w dupie i se wstawić. TikTok nie jest lepszy, jest tylko głupi. Bo jak już to mój brat taki jest, taki, tak się zna na TikToku, to po prostu o. Jest tylko o. Tylko wnerwiać u mnie. I właśnie moja matka tu weszła i nie wiem co mi pokazała, bo nie zauważyłem dobrze. W sumie to już mnie nie obchodzi to. Ale jak... Ale ja mam dość... Ale ja mam kurde po prostu dość, że on te TikToki robi i później... I później o... Taki nadzór jest... Taki nadzór... Rodzic jakiś sprawdza, czy to ojciec, czy to matka, raczej matka najgorzej. I później o... Teraz braciszek kurde ma z tymi TikTokami. W ogóle po co ktoś tego TikToka tworzył? YouTube wystarcza i Snap. Snap i Instagram, czy tam Messenger, Facebook.
Trzeba chociaż tam ponawozić te nasze pola, co nie oramy, nic nie robimy z nimi. To trzeba przynajmniej tam dać szamba, bo lepiej, żeby były trochę nawiezione. Dzisiaj ten odcinek cały będzie. Cały odcinek będzie dzisiaj właśnie na nawożeniu szamba. No. Ostatnio do 19 fajny mod wydali. Autosander 46 na autoload, czyli możecie zbierać kostki słomy i siana. I to jest bardzo fajne, że w końcu ktoś zrobił. W ogóle nie przestali do 19 produkować modów, dalej je robią. Nawet ten kolor tak dobrze dobrany pod kolor tej gnojowicy, taki sam. Na woli brudnoski pierwszy raz to robię taką asynizację, bo pierwszy raz to pamiętacie odcinek szambiarka z zetorem na Boćkowie. A tutaj to jeszcze tego nie robiłem. W ogóle rzadko takie akcje robiłem. Teraz to cyk, podjeżdżam, ładuję, jest dobry, o, obornik też, jest to akcja, obornik też. Maszyny się przydadzą. No i gitara. No to tutaj to nie wiem, czy tu będę, ale chyba też tutaj trzeba będzie nawieźć. Chociaż muszę jeszcze na tamtą łąkę, co ostatnio se tam obok te pole właśnie równałem, żeby to wyszło. No, to tutaj asenizacja się zakończyła. Tu jeszcze bliżej jest łąka, to weźmiemy. W sumie myślę nad oborą nową też, żeby sobie jeszcze postawić, powiększyć to produkcję krów. Trochę pieniędzy zrobić, bo po prostu niedługo to nie będą mi się mieścić, a cielaki w budkach już zajmują. Trzeba też na nowy znaleźć. Trzeba będzie budynek stawiać nowy. Kolejny. Kurde, żem skręcił. Panie! Kurde, ślizgawa niezła.
Tutaj to się nie da, bo tutaj inaczej jest zrobione. Bo tutaj było siane, tutaj się da. A reszty się nie da. Tu już trzy łąki, jeszcze czwarta będzie i koniec. W sumie tak myślę, że ta Isaria to bym... To po co ja w ogóle kupiłem? Jak te agromasze są nowe, to mogłem zobaczyć, przetestować. To bym się zdecydował pewnie. Kolejnym traktorem pewnie, który będę kupować jako nowy, to będzie pewnie Deutsch Faria. Widziałem jakiś taki fajny. Jakiś tam może się znajdzie. Czepa gdzieś na wiosnę, trzeba skołować, żeby w końcu było na lato, na akcję żniwa. Później do kukurydzy będzie. Tam Fortuna, czy tam ten, jakaś dobra, żeby było. Dobra, to tu już nawiezione są. A no to no to tak ta, właśnie. O tam jeszcze trzeba. Chociaż tam trzeba, muszę zobaczyć. No tu też jest ten grunt. To nie wiem. To najwyżej może poza odcinkiem. Krowy. Chyba może jeszcze starczy. Ja wiadomo już tutaj ten plac. To to drogę też będzie trzeba, bo... Chyba, że... A nie. Drogi to nie. Ten plac będzie przeznaczony już na... No... Las będzie przeznaczony na kurde wiaty, na wiaty będą, na bele pewnie, w stodołach będę machiny trzymał, bo już na złoporze mam miejsce. Tu jeszcze to pole, ale to... To mi nie starczy. Pewnie jak się uzbiera więcej, to wtedy. Tu też połowę będę kosił na pewno. Tylko tam już nie trzeba tego szamba, bo i tak tam nie będzie nawieziony, tylko strata. To chyba dwóch dwóch łąk nie na szam, bo nie starczy na dwie. No i pewnie nie. No i pewnie kurde, resztę trzeba będzie czekać.
Na pewno takie 45-12 były, co takie felgi z tyłu mały mieli. Bo, znaczy, jak ktoś tam oglądał Kogiel Mogiel, zapewne to chyba była druga część, tam widzieliście takiego ciągnika właśnie. I on miał inne koła. Ja tam tylko w połowie ten film oglądałem, nie cały. Że mógł jeszcze trochę. Jeszcze trochę, że mógł to zrobić. Gdzie? Ten gwiazd tu był i nadal jest. No. Tu się wjeżdżało na tą połowę pola. Bo tu wcześniej pamiętacie tam jeszcze jakiś ze starych odcinków, że to były dwa. Dziadek na tych dwóch tak obrabiał. A ja w jedno połączyłem. No, tu te trzy kawałki dokupiłem. To będzie tylko jeden. Trzeba będzie porównać na prosto. W połowie, no. Jakoś to się zrobi, no. Ale ta nowa... Na te. Laweta na belę ta fajna jest bardzo. Dużo bel pomieściła, tyle ile żem miał. Bardzo zadowolony jestem. Słomy się dużo zmieściło w końcu. O kur... Gdyby jakąś fajniejszą jeszcze beczkę zrobili. No może od Meprozeta by mogli zrobić taką fajniejszą, też na jednoosiową. O panie! Co tu się stanęło? Co tu góra była? Nie, rzeczywiście. Oż kurde. Kurde.
O szkur! Nie ma czasu na takie coś. Tu chyba będzie pół tego. Ścieżkę dla rowerów i kurde przejazd dla maszyn też. Chyba cały mi się nie uda. Co wy myślicie, widzowie? Dobry. Szybko ta gnojówka się skończy pewnie. Już parę procent było. Takie pół kwadrata zostanie. O, panie, ja myślałem, że mi nie starczy. Nie no, piękne. Elegancko tego. No, to tyle. Wszystko nawiezione. Więcej chyba nie znajdzie się. No. Także myślę, że to tyle by było w tym odcinku. Do następnego już się widzimy na pewno. Także na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa.